Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym omówieniu nowego okrętu i tym razem stoczniowy Wisconsin, który mieliśmy niedawno okazję zdobywać. I w zasadzie mógłbym ten temat rozwiązać tutaj w trzech słowach, ale że woleliście oglądać całe bitwy na kanale, a nie takie pocięte fragmenty, których miałbym tu sporo, bo to jest pierwszy okręt od dosyć długiego czasu, kiedy naprawdę nie wiedziałem, którą bitwę wam pokazać, także wybrałem tą, bo końcówka jest chyba najciekawsza. Reszta to jest taka dosyć statyczna, mało się dzieje, ale pokazuje to dobrze, w czym ten okręt jest mocny, także będziecie mogli sobie tutaj zerknąć. Mam nadzieję, że jak będę omawiał wam parametry okrętu, to będzie dźwięk z gry, a jeżeli nie, to po prostu będzie tylko mnie słychać, a nie to, co się w grze działo, ale widać będzie cały czas. O, to ja sobie może zrobię tak i teraz powinno być OK. Więc tak, te trzy słowa, które miałbym wam powiedzieć, to nie jest to, co się pewnie domyślacie, ale zostawię to na koniec, więc recenzja okrętu będzie troszeczkę rozciągnięta. Sztucznie co prawda, ale jednak, bo chcę tutaj troszeczkę pomemlotać w czasie tego filmu. W związku z czym omówmy sobie parametry tegoż oto o pięknego okrętu. To jest, jak dobrze widać, okręt klasy Iowa, trzeci już w grze, bo mieliśmy i Iowę, tą domyślną Iowę, i Missouri, i teraz mamy Wisconsin. Tyle, że tu mamy okręt tieru 9 przerzucony na tier 10. I tutaj razem z plusami są też i minusy. Głównie minusy, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Mamy tutaj dosyć niską pulę HP, bo to jest 81-100, także na tier 10 to jest jedna z niższych, jeżeli trzeba by zauważyć. Ale nie jest na tyle tragicznie, żeby jakoś bardzo to mocno odczuwać, chyba że będziemy głupio się ustawiać, to wtedy będzie nas to niestety boleć. Działa mamy kalibru 406 mm, czyli to samo, co ma Iowa, bo to jest w zasadzie to samo. Przeładowuje nam się to tutaj standardowo 30 sekund, ale mamy tutaj rzecz, która bardzo mocno nam robotę ułatwia, ale o tym za chwilę. Sigma to jest równe 2-0, więc nie jest najgorzej. Muszę to wyciszyć, bo będzie nam tu przeszkadzać. Więc teraz możemy spokojnie kontynuować. Więc tak, największym błogosławieństwem tego okrętu jest jego celność, bo to jest chyba, biorąc pod uwagę parametry rozrzutu maksymalnego na dużym dystansie, to jest najlepsza opcja, jeżeli chodzi o amerykańskie pancerniki. I naprawdę, gdybym miał to porównać z jakimś innym, widzicie, jak te pociski lecą, one się trzymają za rączkę, żeby za daleko się nie odsunąć od siebie. Także celność jest wręcz fenomenalna, ale z tą celnością idzie też inny problem, bo jeżeli wycelujemy dobrze, to mamy pewność, że trafiamy mocną salwę, ale jeżeli wycelujemy źle, no to rozrzut nas nie uratuje, że jakiś tam fartowny pocisk gdzieś tam spadł kawałek obok i jednak trafił w cel, bo cel skręcił. Także jak już strzelamy, to strzelajmy tak, żeby mieć pewność, żeby trafić. No, nie ma tutaj jakiegoś kosmicznego reloadu, także nie musimy się jakoś tak bardzo mocno zastanawiać nad sensem oddawania tych salw, ale jednak lepiej celować dokładnie, wtedy prawdopodobieństwo salw takich 10-15 tysięcy jest bardzo wysokie, bo ten okręt regularnie nam takie będzie sponsorować. Wykrywalność, jak widzicie tutaj, nie wiem czy widzicie, o teraz widzicie, 12,9 km z powierzchni, to jest bardzo fajny wynik. Jeżeli podejdziemy do krążownika, który pływa do nas burtą na taki dystans i wyładujemy mu salwy albo dwie, o czym za chwilę, to raczej mamy pewny szybki port dla tego oto klienta, który nam się tam zdecydował pokazać. Obeki bardzo sporadycznie, głównie do walki z okrętami, których nie możemy spenetrować, a to nie będzie tego dużo. No i oczywiście niszczyciele, także mam tutaj wrzucony perk na przyspieszenie przeładowania artylerii, żeby szybciej zmienić typ pocisku i to nam się całkiem przydaje. Prędkość i inne parametry okrętu to już tam mniej ważne, bardziej chodzi tutaj o gameplay, także nadbudówka jest spora i to jest minus tego okrętu, bo on będzie dostawał sporo. Nie można się tutaj za bardzo tyłem odwracać, więc głównie będziemy grali przodem do przeciwnika i wtedy będziemy korzystali z artylerii tylko dziobowej, bo pokazywanie rufowej wieży będzie się wiązało z tym, że możemy dostać solidną młódzkę, jeżeli chodzi o damage w naszym kierunku. Ale jak już wspomniałem, mamy tutaj niesamowitą celność i przy tej celności możemy jeszcze wypluć dwie salwy w dosyć krótkim czasie. Jak to działa, pewnie już wszyscy wiecie, ale dla tych, którzy nie wiedzą, to jeszcze omówię. Zapomniałem, żeby kontrola nie wciskać, bo wtedy mnie nie słychać.
trafiając w okręt przeciwnika, ładuje nam się pasek postępu, tak jak mamy to na superokrętach. I ten pasek postępu daje nam dodatkową salwę i skrócenie czasu przeładowania materiałów eksploatacyjnych. Więc tak, jeżeli trafimy określoną ilość razy, to możemy sobie wypluć dwie salwy w ciągu, no dosyć szybko możemy to zrobić, bo to skraca przeładowanie artylerii głównej o połowę. Ja sobie tu jeszcze zerknę szybko. Tak jest. Artyleria skraca nam przeładowanie artylerii o połowę i 80% skraca nam przeładowanie materiałów eksploatacyjnych. Także w sytuacjach, kiedy mamy kogoś, kto będzie nas namiętnie palił, czy inne brzydkie rzeczy nam robił, typu zalania i inne uszkodzenia, to możemy sobie bardzo szybko tutaj z takim delikwentem, znaczy może nie poradzić, ale dużo dłużej wytrwać pod jego ostrzałem, bo to przeładowanie nam tutaj wiele pomoże. Tym bardziej, że ono nie jest jakoś szczególnie limitowane, więc wystarczy tylko trafiać w przeciwnika i będzie całkiem przyzwoicie. Tym bardziej, że jeden trafiony pocisk to jest 6%. Niezależnie od tego, czy to jest penetracja, rykoszet, czy tam przebicie na wylot, te 6% mamy doliczane. Po 50 sekundach nietrafiania w przeciwnika zaczyna się to dosyć szybko niestety cofać, ale 50 sekund, no to jesteśmy w stanie zawsze coś tam gdzieś tam znaleźć. Najprościej oczywiście w pancerniki, no bo to duże cele, więc możemy sobie pozwolić na to, żeby ten paseczek na pancernikach doładowywać. No i jeżeli chodzi o kolejność strzelania do okrętów, to pancerniki to jest najprostszy cel, jaki możemy sobie wybrać. Ale z tym kalibrem i z taką celnością jesteśmy w stanie wysyłać krążowniki w zasadzie na salwę do portu. To jest główny nasz cel. Jeżeli jest w bitwie dużo krążowników, to jest już fajnie, bo będziemy mieli co dewastować. Ja tych dewastów już tutaj parę mam. Nie wiem, czy akurat w tej bitwie, czy nie. Nie pamiętam, chyba nie będzie dewasta. Ale nie chciało mi się już ciąć, pokazywać wam pojedynczych salw z innych bitew, bo naprawdę rozegrałem tym okrętem całkiem sporo tych bitew i ciężko było mi wybrać tą, którą chcę wam pokazać, bo we wszystkich się działo sporo, było ładnie, dla oka przyjemnie i można było fajnie postrzelać, także tutaj końcówka jest najprzyjemniejsza, jak spotykamy się na kapie bez dwoma pancernikami, ale o tym za chwilę. Także koszt zdobycia tego okrętu nie był duży. Jeżeli ktoś miał, nie pamiętam, który to był pancernik, czy Kalifornia, czy jakiś inny, to wtedy jeżeli mieliśmy go w porcie, dostawaliśmy kilka faz za darmo i w zasadzie można było tą stocznię ukończyć bez płacenia, nawet bez kupowania tych startowych setupów tam po dwie czy trzy fazy budowy. Także naprawdę gorąco polecam, znaczy no już nie polecam, bo już po ptakach jakby, ale jeżeli ktoś ten okręt wyekspił, to na pewno będzie z niego zadowolony. Zobaczcie, idzie jedna salwa, no ponad 20 tysięcy. I zaraz będzie druga, tylko niestety muszę się troszeczkę skontować, bo tu patrie może mi chcieć się odgryźć. Także ile zdążę, to jeszcze wystrzelę. Pod przednią wieżę powinno jeszcze wpaść, ale niestety patrie się nie chce penetrować. I tu mamy 15 tysięcy, także ponad 30 dostał dosyć szybko. Celność fenomenalna, do tego jeszcze przyspieszone przeładowanie, jak załadujemy sobie ten materiał, znaczy materiał. Jak to się w zasadzie nazywa? System natychmiastowego przeładowania, ale no nie wiem, jak nazwać samą umiejętność, która ładuje się w czasie strzelania, także mniejsza o to. No ale jeżeli będziemy z tego korzystać umiejętnie i wykorzystamy to we właściwym momencie, to możemy naprawdę zrobić potężne rzeczy. Najwięcej na tym okręcie do tej pory ugrałem 250 tysięcy, ale tam było głównie walka z pancernikami, także nie było to jakoś szczególnie spektakularne, ale salwy po 30-40 tysięcy w Yamato pływające sobie burtą gdzieś na 15 km, to jest naprawdę piękna rzecz. Myślałem, żeby wam tamtą bitwę pokazać, bo tam wynik jest lepszy, ale tutaj ciekawiej się troszeczkę dzieje, także stwierdziłem, że pokażę wam to. Tutaj w konfiguracja, którą oglądacie, jeżeli chodzi o ustawienie okrętu, jest troszeczkę inna od tego, co zrobię sobie obecnie, bo obejrzałem sobie też różne inne materiały na temat tego okrętu, żeby porównać sobie to, co ja chcę wam przekazać z tym, co inni mówili. I powiem szczerze, że to nie jest głupia opcja, żeby zrobić tutaj zamiast ulepszenia na skrócenie czasu działania pożarów i zalań, na dołożenie tutaj ulepszenia, które nam przyspiesza rozpędzanie się. I to wydaje mi się, że jest całkiem przyjemna opcja, jeżeli byśmy tym okrętem chcieli jako tam manewrować. I to się powinno w miarę sprawdzić. Zobaczcie, tutaj ucieka nam Wisconsin. Niestety burty już nam nie pokaże, więc musimy go tam skrobać powolutku. Niestety tutaj też i celność moja się okazała taka sobie. Na razie nie jakiś tam fenomenalny wynik, dopiero 107 tysięcy po 10 minutach grania. Także nie jest to jakiś kosmos, ale ten okręt naprawdę lubuje się w krążownikach, bo jest w stanie penetrować bardzo wiele z nich pod różnymi dziwnymi kątami. Te działa naprawdę robią robotę
I to jest wymarzony wręcz pancernik. To jest pancernik, który jest celny i który jest w stanie szybko strzelać, jeżeli doładujemy sobie ten paseczek tutaj postępu. Nie rozkminiłem jeszcze, w którym momencie jest go najlepiej włączyć. Czy mając działa załadowane, czy jeszcze nie naładowane do końca. Ale to już trzeba by policzyć, jak to zrobić, żeby to się najbardziej opłacało, żeby tych salw jak najwięcej w najkrótszym czasie wypluć. Bo powiem wam szczerze, że skupienie tego okrętu jest, no, porażające. Tylko Sława chyba może mieć jakiekolwiek tutaj porównanie, czy my porównamy Wisconsin do Sławy, czy odwrotnie, to te okręty są na tyle celne, że tylko one stanowią dla siebie jakąś tam konkurencję. I Cytadelka, prawda? Proszę bardzo. Zostało przeciwnikowi tylko 5 okrętów. Mam nadzieję, że słychać cały czas to, co mówię, bo jakby się nie okazało, że muszę to mówić jeszcze raz, to byłbym delikatnie mówiąc niezadowolony, no ale mam nadzieję, że jest ok. Jeszcze spójrzmy. Nie, powinno być słychać, bo cały czas trzymam ten sam guzik, także chyba jest ok. I zobaczcie, tutaj płynie sobie szlifien. My dziobeczkiem, bo właśnie granie dziobem na tym okręcie będzie najbezpieczniejsze. Można na początku próbować trochę się kręcić, ale bardzo często skończy się to właśnie sporym damage'em, jaki wpadnie na nasz okręt. Także trzeba to HP szanować, bo nie ma go dużo. No szlifien to jest przypadek dosyć odosobniony, bo to jest dziesiątka, która ma jeszcze mniej HP niż my, ale no też go nie ma dużo. Kurfurs ma ponad 100 tysięcy, to już jest 20 tysięcy, to jest ogromna różnica, to jest potężna salwa, która aż nam trzęsie monitorem, więc na pewno odczujemy tą różnicę w HP. I mój build kapitański nie ma nadzorcy, więc mam tutaj tylko chyba domyślnie 3 naprawki, a można mieć 4, czy są 4, a można mieć 5, nie pamiętam już dokładnie. Ale jedna naprawka więcej się przyda, bo ja bardzo często gram tak, że dużo tym okrętem tankuję, a on do tankowania nie jest jakiś tam wymarzony, także z tym trzeba się liczyć, że tego hapsa może zabraknąć czasami. I jedna naprawka więcej zrobi robotę, myślę, że przyda nam się to i to bardzo. Zobaczcie, że tu już jesteśmy w zasięgu torped szlifiena. Tu może troszeczkę niepotrzebnie dałem to przeładowanie w tym momencie, mogłem z tym poczekać. No zobaczcie, bo ten Wisconsin ustawiony niekorzystnie. O, szlifien płynie. Będziemy bić. I zadnie jeszcze. Przybrakło. Przybrakło jeszcze, ale przód się już przeładowuje. W tym przesmyku na szczęście nie mógł mi wiele zrobić. Także te trzy słowa, o których mówiłem wam na początku filmu, jeżeli chodzi o ten okręt, to jest potwór. I jeżeli ktoś go nie zrobił, to niech sobie pluje w brodę. Ja się bardzo cieszę, że go zrobiłem, bo nie wymagało to jakiegoś wielkiego nakładu sił i czasu. Ja gram ostatnio w Wowsika niezbyt wiele i wydaje mi się, że naprawdę dobrze zrobiłem, że ten okręt wygrindowałem. Jeżeli chodzi o stoczniowe okręty, to żałuję tylko i wyłącznie w tym momencie Dysona, że go nie kupiłem. Czy tam nie zrobiłem, bo też jest naprawdę fajnym okrętem. Ale to jest naprawdę okręt, którym ostatnio gram sporo, którym gra mi się fajnie, bo ja lubię... O, zobaczcie, wsparcie wpadło, to jeszcze nam skraca czas przeładowania. I będziemy podchodzić z powrotem do Wisconsin, który się w tym momencie naprawia. Także tu jest już ostatnia wymiana salw w tej bitwie praktycznie, tylko pokażę wam na koniec jeszcze to, jak rekomendowałbym kapitana i ulepszenie na okręcie i to jest wszystko. Jeżeli chodzi o ocenę okrętu, to ja śmiało... Gdyby nie to, że jest tak miękki, ma tak mało HP, to byłaby dycha, a tak dam mu 9 na 10. Także no, jako pancernik jest po prostu fenomenalny. Mi się gra bardzo dobrze, może ta jedna naprawka troszeczkę tutaj zmieni. I tak by to wyglądało, szanowni państwo. 190 tysięcy praktycznie na okręcie, zrobione dwa fragi i wsparcie. No i oczywiście wpadnie jeszcze dreadnought, bo tutaj już końcówka tej bitwy. Ja sobie tu przygotuję jeszcze ten ekran, w którym pokazuję wam statystyki. Opada ostatni okręt, mamy zwycięstwo, podsumujemy sobie na ekranie końcowym. No, 190 prawie, dreadnought i wsparcie, dwa fragi, no i 1800, także może nie jakiś szał, ale całkiem przyzwoity wynik. I teraz, jeżeli chodzi o kapitana i ulepszenia, wygląda to następująco. Mam nadzieję, że teraz na pewno będzie widać. Więc tak, na pierwszym slocie przeżywalność głównego uzbrojenia, żeby nam wieże nie padały, na drugim slocie kontrola uszkodzeń, na trzecim slocie obrót wież.
Raczej nie trzeba tego zasięgu wydłużać, bo tu mamy, zobaczcie sobie, 23,3 km, to jest wystarczająco dużo jak na pancernik tego tieru, no w sumie ostatniego, także wystarczy, ale będzie nam się to kumulowało z perkiem, który nam zmniejsza rozrzut. Nie bardzo rozumiem, nie chcę mi się nad tym zastanawiać, ale chyba chodzi o to, że im dalej strzelamy, tym większe skupienie jakoś tak, bo tutaj mamy rozrzut maksymalny 217, to jest bardzo dobry wynik, chyba jeden z najlepszych, albo najlepszy nawet, jeżeli chodzi o pancerniki amerykańskie. Tutaj różnica z tym, co mam. To, co widzieliście, ma system kontroli uszkodzeń, ta bitwa w tej konfiguracji była zrobiona, ale rekomenduję tutaj założyć właśnie przyspieszenie, żeby szybciej zmieniać pozycję, bo to nam ułatwi nieco wymijanie salw, bo będziemy głównie grali dziobem statecznie, także to nie zaszkodzi. I ja sobie to zamontuję. Na trzecim slocie kamuflaż i na ostatnim slocie mamy wyjątkowy amerykański upgrade, czyli zmniejszenie rozrzutu baterii o 11%. Także tak bym to widział. A jeżeli chodzi o skille, to można to zrobić tak. To jest to, czego ja używam w tym momencie. No, sygnały to wiadomo, standard jak na pancernik, który ma być survivalowy, a nie sekundarkowy czy jakiś inny. Więc tak, tutaj można by zamienić jedynkę tą na skrócenie czasu przeładowania materiałów eksploatacyjnych jeszcze o 3%. Można, nie trzeba. Tutaj można też troszeczkę zamieszać, zrezygnować z ognia przeciwlotniczego i wziąć sobie jeszcze jedną czwórkę i mieć jeszcze jedną naprawkę i chyba też tak tutaj zrobię. Także zróbmy to może od nowa. Więc tak, to niech zostanie, bo to się przydaje w sytuacji, kiedy wyskakuje nam coś małego na blisko jakiś dedek. Obrót wież również. Tak, nie, przepraszam, nie to. To. No i niedużo nam tych punktów zostaje, więc albo dajemy sobie jeszcze to. Można sobie dać również ciężkie pociski przeciwpancerne, ale wtedy mamy większy, dłuższy czas. Nie, przepraszam. Tak, dłuższy czas gaszenia pożarów, 7,5% większego uszkodzenia pociskami przeciwpancernymi. Można to rozważyć. Ja tego nigdy praktycznie nie biorę, ale może by to zastosować. Więc można tak, a można tak jak wam pokazałem wcześniej. Także ja rekomenduję poprzedni zestaw, też mi się gra na nim całkiem dobrze, więc sobie zostawiam to tak. Tak to było? Czegoś jeszcze nie wziąłem. O, coś takiego. Także jak kto woli, ale raczej survivalowo, tak żeby jak najdłużej w bitwie wytrzymać i jak najwięcej damage'u zadać. Także 9 na 10, zajebisty okręt, do usłyszenia i na razie.